Hej, oglądajcie do końca, bo jest konkurs na takie oto zestawy z maszynkami od Brauna MGK 3040. Nie możecie przegapić. Jeżeli trafiliście tutaj z kanału Computronic Gaming, to wiecie, że właśnie podjąłem wyzwanie tej oto maszynki. Przez najbliższy miesiąc będę się golił tylko przy pomocy jej. I efekty będziecie mogli sami obserwować na mojej twarzy w każdym kolejnym materiale. Pamiętajcie, że tutaj również co tydzień pojawia się nowy filmik, więc koniecznie zasubskrybujcie i uderzcie w dzwona. I tak jak obiecałem na kanale gamingowym, moi drodzy, dzisiaj przyjrzymy się tej maszynce nieco dokładniej. Co dostajemy w tak małym pudełku za nieco ponad 100 zł? Bo pokazuje, że aż 6 końcówek i wodoodporną maszynkę. Czy może to być prawdą? Przekonajmy się sami. Otwierając pudełko, moi drodzy, naszym oczom ukazuje się plastikowa wytłoczka, w której cała maszynka jest umieszczona. I wypada sporo dodatkowych rzeczy. Oprócz maszynki, o której za chwileczkę powiem, dostajemy również w zestawie Gillette Body, więc możecie ją od razu dać swojej dziewczynie, narzeczonej, żonie. Niech ona się z tego cieszy. Dostajemy również ładowarkę, instrukcję obsługi i wszelkie niezbędne gwarancje, ale to, co nas najbardziej interesuje, to jest ta maszynka leżąca już teraz przed nami. A w zasadzie można to nazwać nie tylko maszynką, a całym zestawem. Całym zestawem do precyzyjnego golenia zarówno twarzy, jak i całego ciała oraz włosów. Zdejmując końcówkę, prezentuje się ona w taki oto właśnie sposób. Maszynka, która pozwala nam na w pełni naładowanym akumulatorze pracować przez aż 60 minut. Czyli w zasadzie przez miesiąc będziecie się mogli golić, zupełnie zapominając o konieczności naładowania jej. Co tak naprawdę jest w pudełku? Oprócz samej maszynki z pierwszą nasadką 3 do 11 mm, którą będziemy używać najczęściej do golenia sobie może szyi, być może prostego regulowania brody. Otóż dostajemy kolejną nasadkę, która przedłuży nam zakres aż do 21 mm. Przeskok za każdym razem mamy o 2 mm. Nasadki są po prostu mocowane na wcisk, a od dołu jednym przyciskiem jesteśmy w stanie sobie przesuwać i dopasowywać idealną długość. Wszystko jest wykonane z twardego plastiku, który zapewni, że w zasadzie nie rozjedzie się nam ona na twarzy, a uwierzcie, z moją poprzednią maszynką miałem takie zdarzenie, że w trakcie golenia idealnie na środku brody plastik się po prostu rozjechał i z 21 mm, które miałem wtedy ustalone, zrobiło się 3 mm. Dostajemy też końcówki, które pozwolą nam utrzymać wrażenie takiego kilkudniowego zarostu. Dwie różne długości, dwie różne szerokości, które są zakładane w ten oto sposób na główne ostrze. Dodatkowo główny trymer możemy jednym ruchem po prostu wymienić na szybką, krótką końcówkę do precyzyjnego strzyżenia i konturowania brody. Ponadto cały zestaw zamyka nam, ja sobie pomogę, pędzelek do utrzymania wszystkich ostrzy i końcówek w czystości. Mamy tutaj indykator LED, który pokaże nam, kiedy maszynka jest bliska rozładowania, więc nie będzie tutaj problemu z tym, że przestaje nam działać w połowie brody i jest wielki, wielki problem. Akumulator, żeby osiągnąć pełnię naładowania, potrzebuje około 8 godzin pod prądem, więc wystarczy, że zostawicie ją na noc i od razu rano będzie gotowa do użycia ponownie. Co ciekawe, sama maszynka jest w pełni wodoodporna, czy też wodoszczelna, więc można się golić pod prysznicem, czy też w pełni ją po prostu po użyciu umyć i zachować w czystości. Zarówno główna końcówka, jak i precyzyjny trymer, który jest dołączony do opakowania, są wyposażone w samoostrzące się ostrza. Wiem, brzmi to dziwnie, ale dzięki temu mamy dożywotnią gwarancję, że będzie ona ostra i nie będzie po prostu szarpania, czy też wyrywanych włosków, co jest okropne przy goleniu. Maszynka sama w sobie jest zaskakująco niewielka i idealnie w zasadzie pasuje do dłoni, czy też będziemy musieli ogolić sobie brodę, czy może super nowa fryzura, albo pozbyć się swetra. Jest wykończona z twardego plastiku i ma dodatkowe gumowane wstawki, co na pewno przełoży się na komfort użytkowania, jak i pewność naszego chwytu podczas golenia. W ramach konkursu, moi drodzy, napiszcie w komentarzu, jaki gadżet powinien się pojawić w tej serii jako następny i dlaczego. Najciekawsze propozycje według nas i najlepsze uzasadnienia nagrodzimy takimi oto zestawami od Brauna. Na zgłoszenia czekamy do końca listopada. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Moi drodzy, widzimy się w kolejną środę. Pamiętajcie zasubskrybować i uderzyć w dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco. No i weźcie udział w konkursie, bo solidne zestawy.